Jaka jesteś gotowa na dzisiejszego pranka? Ale no ja... Dzisiaj wraca Adam. Dzisiaj wraca Adam. No nie, ale dlaczego wraca? A to dlaczego to miał być prank? To nie miał być prank, on ma naprawdę zastąpić Adama, tak? Nie, 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 ten typek, który został. Ja nie wiem w ogóle czemu on został, czemu go w ogóle nikt nie wyrzucił z chaty? No bo on jest za Adama, on jest lepszy niż Adam. Nie, Wiolka, dzisiaj wraca Adam. I go wyrzucamy. Kogo? Tego Adama. Typa? Nie, Adama. Nie, tego typa wyrzucamy. Ten typ zostaje, tak? Nie, wyrzucamy tego typa. Nie, ten typ zostaje, a Adam zostaje wyrzucony. Nie, robimy pranka na Adamie. Z tym typem. Że zamieniamy jego na Adama, ale tak nie będzie. Wyrzucamy tego typa finalnie. Dobrze, rozumiem, tak będzie i Adam ma się tylko przyjść i spakować. Nie! Czego ty nie rozumiesz? Ten typ... Ja rozumiem, co ty mówisz, ale ja tak nie chcę! Ja nie chcę Adama, niech on wraca na tą swoją wieś. Adam, myślałem, że jesteście rodziną. No i co z tego? No i co myślałem? No niestety rodziny się nie wybiera, no co mam ci powiedzieć? Nie lubisz Adama od kiedy? Co? No że już go po prostu denerwuje mnie, on się bardzo zmienił. O, odwaliłam od fejmu. Nie wiem, jak uważasz. Dobra, w każdym razie w dzisiejszym odcinku będziemy prankować Adama, że pomimo tego, że przyjedzie, wróci na kanał, to my go po prostu tutaj nie chcemy. Nikt go nie będzie chcieć. Na jego miejsce jest ten nasz nowy kolega, który wystąpił w wczorajszym filmie. Jeżeli nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie. W każdym razie, jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i dołącz do naszego kanału, bo niedługo bijemy rekord daily. Stało naprawdę niewiele dni do pobicia rekordu. No i cóż, mi nie pozostaje nic innego, jak zaprosić Państwa do oglądania. Idziemy właśnie, Wiolka, do tego typa, bo trzeba mu powiedzieć, że Adam za chwilę przyjeżdża. A ty gadasz jak Katarynka. Jak Katarynka. No tak, nie zmęczyłeś się? No tak się mówi na YouTubie. Zapraszam do oglądania. O kur... Ale wyglądasz jak totalny debil. Nie, nie powiedziałam ci, że masz inaczej to zrobić. Pokazywałam ci... Część, że dałam go do takiej aplikacji, gdzie włosy kolor zmienia, nie? No. I wyglądał w tym kolorze obrzydliwie i on co zrobił. I on wiedział, jak on identycznie wyglądał. Stary, wyglądasz jak chory psychiczny, nie? Jakbyś tutaj uciekł z wariatkowa. Ty mi się to zwariatkowa? No masz, a on jest chory, no dobra, to jest prawda. No pasuje do niego teraz, te włosy pasują. Nie, no strasznie wyglądasz, stary. Ja zdaję sobie z tego sprawę, ale musiałem wracać na film, bo mnie prosiłeś. No tak, dobra. W dzisiejszym odcinku prankujemy Adama, że zostaje wywalony z kanału i że ten typek, co go przyprowadziłeś wczoraj, zastępuje go, bo Adam będzie. Adam naprawdę, Adam przyjeżdża tu, mówimy jak go bardzo nie lubimy, pakuje się, a ten typ zostaje. To znowu będzie mu przykro. No i trudno. Już kolejny raz. Mimo wszystko musimy zrobić tego pranka. Kamuś lubi nieuszczęśliwe ludzi, więc... Co? Ulubiłaś Patryka? Tak, jest lepsza od Adama, chociaż się ale nie nazywa. Ale ty, widziałem jak ona się do niego... Przestań! Czemu chodzi się do toalety? No bo jesteśmy youtuberami, no stary, no jednak... I chcieliśmy ci powiedzieć, że jesteś nowym członkiem ekipy. Że co? Adam tylko przychodzi, pakuje swoje rzeczy i robi papa. Naprawdę? No, tak, naprawdę. No, mówicie i jesteś w ekipie, tak? Tak, a Adam robi papa. Ale czy ty mógł jak nie gadasz? Adam robi papa i wyrzucamy. On nie jest bardzo, żeby tutaj być. Dzięki. 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 Ty jesteś po prostu lepszy. Lepszy. Weź tą rękę. Tak, dobra. Idziemy. Chyba Adam przyszedł, musimy wyjść. Nie, nie przyszedł dobra, jeszcze. Rozgościć, oczywiście, prawda? Jasne, jasne. A jak Adam będzie, to... Ale musisz... on już się rozgościł. No, a jak Adam będzie, to musisz być mega do niego miły i najlepiej już go spakuj, to co zostało, tak? I możesz mu wyrzucić nawet rzeczy przez okno. Dobrze, zaraz. Nie interesuje. No, widzisz? Dogadaliśmy się. Chodź, kamuś, chodź. Co ci chodzi? O co mi chodzi? A raczej o co tobie chodzi? Co ty w ogóle pieprzysz, że on tu zostaje? No bo ma tu zostać, ja nie chcę Adama, powiedziałam ci. Ale to, że ty albo nie chcesz Adama. Albo będziesz miał zastępstwo z Adama, albo nikogo, ani jego, ani tamtego. A dlaczego niby tak? No bo ja nie chcę Adama. Jestem tutaj dłużej i chyba mogę. Nie, nie możesz decydować. Nie możesz decydować o tym, kto tu będzie, a kto tu nie będzie. Adam jest nieprzydatny. Jest przydatny. Nie jest przydatny, ja ci jestem bardziej przydatna od 3 lat jakoś. Dobrze, Viola, nie będziemy o tym dyskutować, masz się zamknąć i nie dawać mu nadziei niepotrzebnej. Będę. Nie będziesz mu dawać nadziei. Będę. Nie będziesz. Będę, ale ma nerwowo. Nie kop mnie. Nie kop mnie i też się po jajach mnie kopiesz. Próbujesz mnie kopać po jajach. Jest, nie, nie, nie to nie jest śmieszne. Nie, no weź wyrzuć Adama. Nie wyrzucę Adama. Nie, jak Adam przyjedzie, to robimy pranka, oczywiście robimy pranka, ale ty się nie poczuwaj, że to jest na serio, bo ten typ tu na pewno nie zostanie. Co to za nowy? No co, kto nowy? Ten chłopak? No kto to ma jakiś, nie nowy wiem, gag? Twój pewnie, czy... Nie, to mój gag, to jest za Adama. Adam nowy sprzątacz, chłopak na tak? Nie, to jest nowy chłopak na kanale za Adama. W sensie on Adam będzie zastępować Adama. Ale jak można Adama zastąpić? No normalnie. No widzisz, jednak jest zastąpiony. No, ciebie też byśmy mogli zastąpić. Tak, naprawdę? Okay. Takie małpy to po świecie, wiesz ile chodzi? No, słuchaj, powiedz mi o co chodzi. No o to, że po prostu robimy pranka na Adamie. Bo on jak wielka księżniczka się obraził i... Znaczy to ona jest teraz, widzę, obrażona bardziej niż on. No bo ona chciałaby wrzucić Adama z kanału, nie wiem no, dlaczego. No bo go nie lubi chyba. No, a to
dużo czego chciałabym rzucić z kanału i... No najlepiej jakby została sama, nie? No nie, no jeszcze cię bym nie wyrzuciła. Dobra, nieważne. I co? On tutaj łazi. A ty słyszałeś coś, że bym cię nie wyrzuciła. Dobrze, okej, no. Dziękuję. Jestem niezastąpiony. Podziękuj, no. Dobrze. Dobra, powiedz mi, kim on jest. Typek zastępuje Adama na dwa dni, bo Adam mnie wkurzył tym, że się obraził jak dziewczynka. To jest taki prank, tak? No, to jest prank na Adamie. Adam zaraz wraca. No i co, prankujemy go, że... Że już go nie ma na kanale, że go nie potrzebujemy. To jest całkowicie randomowa osoba. Tak, to jest... Znaczy on... To jest mój kolega. To jest twój kolega jednak. Dobra, to może jednak nie, może zmieńmy kogoś innego. No jest dobry, stary, no wygląda jak Adam prawie. Nie wygląda jak Adam, w ogóle nie jest podobny. Złączą go, że ona brązowy dobra, nie da się zastąpić Adama, ludzie, co w ogóle gadać. No dobrze, ale niech myśli, że gość idzie zastąpić, jak przyjdzie... Takiego blondyna, wszyscy, takiego drugiego nie ma. Wszyscy udawajcie, że nie istnieje. O, wrócił! No, zadzwoniłem, ale czemu się obraziłeś? Jak obraziłem się, stary, zobacz, jak mnie potraktowałeś. Jak cię obraziłem, tylko mi było przykro. Okay, z tego stary, ale powiedziałem ci na, wtedy, jak wyjeżdżałeś, tak? Mogłeś wysiąść z tego pociągu. Podjechałem do ciebie na następną. W momencie, kiedy już wchodziłem do pociągu. Ale podjechałem do ciebie na następną stację. Mnie wszyscy tutaj potraktowali. Powiedziałeś do mnie słowa, że w ogóle tutaj nic nie znaczy, nic nie tutaj nie robię, tak? Ale to był prank! Adam! Tak, ale powiedz mi jedno, gdzie ty teraz chcesz spać, jak wszystkie pokoje było zajmowane? Nie, wszystkie pokoje. Bo... Nie, nie, znajdzie się pokój. On gada głupoty. Nie wiem, czemu tak mówisz? No a jak? To już jest. A ja się przyjechał, że to był prank, a nagle wszystkie pokoje były zajmowane? No coś ci się nie podoba. Ja nie wiem w ogóle, po co tu przyjechałeś. To co, to ja mam wracać, tak? Nie, Adam, no spokojnie, spokojnie. Ja widzę, że tutaj chyba nikt mnie nie chce, może zapytam się resztę. Nie chcę się nic! O, no to właśnie. O, halo. Nie, no... Co się tutaj? Siema, Adi. Głosowanie po prostu, bo... Adi. O, chociaż dreniasty się przymyślę. Powiem ci tak, tutaj się kręci jakiś typ i... Dobra, dredziarz, chodź Adam normalnie, chodź się rozpakować. Chodź się rozpakować, do pokoju twojego pójdźmy. No i tyle, no rozpakuj się. No proszę, bo wszyscy tutaj mnie nie chcą, oprócz dredziarza i no, ciebie może trochę. No daj spokój, cały czas obrażony jesteś. Co on tu robi? No jak co robi? Co on tu robi? W ogóle się chyba nie znamy, co? Znamy się. Tak, chodziliśmy razem do podstawówki. Nie kojarzę sobie ciebie. Do podstawówki. A gdzie ja chodziłem do podstawówki? Kurwa no. No widzę. Nie pamiętasz tego naprawdę? No właśnie ja pamiętam, ale chciałem się zapytać ciebie. W Szczecinie. A to nie, to jest... Do szkoły nie chodziłem do Szczecina. Stary, on leży tutaj sobie. No właśnie siedzi. Dobra, nieważne. On leży w ogóle w łóżku, przepraszam. No bo jest taki problem. No na razie będziecie musieli się podzielić pokojem, bo... Jak to? No normalnie, będziecie musieli się podzielić pokojem. Przepraszam, gdzie trener śpi? Trener tutaj spał. Trener tutaj śpi, na kanapie. No ja nie będę się rozmawiał. Nie ma takiej opcji. No to możesz trener, w takim razie... Nie ma takiej opcji, ja z nim nie będę spał. Dobrze, no to pójdziesz na kanapę w takim razie. Nie, to niech on idzie na kanapę. No ale stary, on będzie spać z trenerem. Chyba, że ty będziesz spać z trenerem. Ja nie rozumiem, wolę spać z trenerem. Poczekaj. Po co na mnie zadzwoniłeś, skoro już tutaj widzę, że macie jakiegoś lokatora na moje miejsce? Ale to nie do końca na swoje miejsce, no. No po prostu, no typek tutaj jest. No dobra, możemy na tym... Jestem Patryk. No co, będziecie musieli chyba razem spać. Chyba właśnie nie. No ale to inaczej, no to zrobimy tak po prostu, że będziecie dzielić pokój. Widzę, że zdenerwowany jesteś. Nie, bardzo jestem spokojny, wiesz? W ogóle nie jest zdenerwowany, ani dobrze, no to ja sobie będę dzielił pokój z kimś innym, może to? Gdzieś tam się prześpię na kanapie, bo lepiej spać. Nie no, jak coś to może... Dobrze, to może... Ale spoko, no to jeżeli macie tutaj nowego lokatora, widzę, że on świetnie... Może dredziarz. ...przyjął i ja sobie pójdę na kanapę. Tak? No tak. Ale nie, no ja nie chcę bierzeć. Ale do ciebie przyjeżdżam, no żebyś miał prywatność, no w ogóle ja pójdę sobie na kanapę. O to chodzi i to jest nie ma problemu, ja pójdę sobie na kanapę. Na pewno? No tak, nie ma problemu. Na 100%. Sobie gdzieś tam rzeczy, wiesz, sobie w kuchni położę, nie? A może jednak, no nie wiem. Może jednak Adam pokój dredziarza? Nie, bo to dredziarza przyjeżdżane, ale no to jest prywatność, ja sobie spokojnie pospię na kanapie. Macie tutaj kogoś nowego, kto bardzo dobrze zastąpi to miejsce, niech się ulokuje, niech ma wygodę przynajmniej, tak? Chodź na chwilę, żeby pan się pogadać. No ale co jest? Co on tu jeszcze robi w tym domu? No wiesz, no to wszyscy go chcą wyrzucić stąd, oprócz mnie i dredziarza, więc ja stwierdziłem, że jeszcze może tutaj być. Ale to co mu tak dużo czasu tu zajmuje? No ale no stary, no on tu zostanie. Nie, no ma się stąd wynosić, ja go zastępuję. No a co, nie możecie być dwójkę? No nie, za to co mi kiedyś zrobił, no to nie wybaczę mu tego. No dobra stary, jak uważasz, w każdym razie będziesz chciał się go pozbyć, jeżeli tak chcesz to rozwiązać. Dobrze. Czyli mówisz, że się go pozbędziesz, tak? Pozbędziemy się go razem. Ja ci nie pomogę w tym, chyba że Wiolka ci w tym pomoże. Jeszcze zmienić zdanie. A dlaczego mam zmienić zdanie, stary? Dlaczego mam zmienić zdanie? Ja nie uważam, że zmienię zdanie. Ja Zobaczymy. No jak chcesz stary, to sobie planuj, ale beze mnie. Nie mieliśmy go wyrzucać Wiolka. Nie no. Nic.
No wymyślimy coś zaraz, żeby go wywalić. No, ale... no będzie łatwo mieć ogniwem. Go to łatwo złamać. No, szybko, bo wywalimy zaraz i wrócimy na swoje stare miejsce, nie? Dokładnie. Coś się nie pasuje? To miał być tylko prank. Dobrze powiedziałeś, miał być. Ale już nie jest tylko prank. Adam pójdzie z tego kanału i na jego miejsce on przyjdzie. A ty co? Chyba pakujesz. No nie udawaj, że nie kojarzysz tej dziewczyny. Jakiej dziewczyny? O co teraz chodzi? Najpierw podstawówka, teraz dziewczyna? To jest podstawówki. Co ty robisz, Wiela? No pakuję cię. Bierz torbę. Nie bez jakiej racji. Jeszcze na górze. Po co tam się zadzwoniłeś z torbą? Dobrze, ja w tym nie biorę udziału. Adam. Nie bierz udziału. On wylatuje. Aha, i ty decydujesz, że z tym wylatuje, tak? Nie, ja to wylatuję. Kim tutaj jesteś, że wylatuje? On jest za ciebie. Ty. Jest nowym członkiem kanału. Przegłosowaliśmy to. Wiolka nie szarp się. Nie, głosowanie, nie, tak? Nie, nie było żadnego głosowania, stary, on to wymyśla. Było głosowanie i Kamu się też to chciałeś. Dlaczego teraz kłamiesz, Adama, perfidnie? Nic z czego tego nie chciałem. On chciał się dobry film zrobić, ale jak zawsze musi nie, się Adam. Wybielić. Pamiętaj, wiesz jaki tam się jest. Adam, ja cię nie wypuszczę z tego. Szóstej podstawówki. Dziewczyna, która mi się bardzo podobała. A ty postanowiłeś. No i co? I to jest znak, żeby wyszło. Ale ja ciebie w ogóle nie kojarzę, rozumiesz, tak. To, że ja ciebie nie kojarzę? Ja nie udawaj, że mnie nie kojarzysz. No nie kojarzę. Dobrze mnie znasz. No właśnie nie, o to chodzi, że nie. I dobrze wiesz, co zrobiłeś. Dobra, ale Adam, przestań kłamać! Ty mówisz bardzo się. Tak, nigdy. Powyższe nie odebrałbym komuś dziewczyny, może mm-hmm. Część, tak? A to była twoja dziewczyna w ogóle? Była dziewczyna, która bardzo mi się podobała. I ty co ty tutaj próbujesz zawsze żyć? Ale ty, on... Słyszysz? Tak? Słyszysz? Tak. Przypomnij sobie sytuację. On mówi, że z nią nie był. Że nie byłeś z nią, tak? Podobała mi się. Podobała ci się. A to skąd ja mogę wiedzieć, że jakaś dziewczyna, którą pocałowałem, ci się podobała? Ale nie powinno się tak robić. Widziałeś. Ale jak to, ja to nie znam. Ty to... Co ty przestań kłamać? Nauczyłeś się od niego kłamać. On się... To jest żenujące już naprawdę. A ty Adam nigdzie nie idzie. Adam nigdzie nie idzie. Sam chciałeś go usunąć, dlatego go tutaj wziąłeś tego kolegę. On mi się przed chwilą przedstawił, że nazywa się Patryk. Ja go nie znam. Zostałem tu zaproszony w celu... Przez niego! Wyrzucenia ciebie. Nie, dobra, Adam, możemy, bo to jest nieporozumienie nie wielkie. Ja bym chciał to wyjaśnić. To chodź porozmawiać w cztery oczy, bo z nimi nie ma co. Ale Adam, musisz się pakować. Nie, nie musisz się pakować. Ja tutaj chciałem się Adama, właśnie rozpakować. Ja nie dam. Ja chodź. Nie. Dobrze, chodź porozmawiać. Nie. No dobra, no już ci tłumaczę. Dredziarz już wie też, o co chodzi. Ja też wiem, o co chodzi. To miał być prank na tobie. Ten gościu był wzięty na twoje zastępstwo. Mieliśmy zrobić, że przyjeżdżasz i już jest nowy gościu. Tylko, że Viola, Push Barber i trener spiskują za plecami i oni serio chcą ciebie wypierdolić z kanału. Bo są zawistni, nic im nie zrobiłeś, a i tak chcą cię wywalić, bo są za przeproszeniem kurwami. Ale się dziwię, dlaczego... Miałem z nimi wszystkimi bardzo dobry kontakt. Trener, mój przyjaciel od dziecka i dlaczego niby tak się teraz zachowuje? Przyjaciel, czy... rodzina, no z rodziną tylko dobrze na zdjęciach najwyraźniej. No Wiolka... Tak, ale... Wiolka to szkoda w ogóle gadać. Ona z uśmiechem na twarzy ci pakuje walizę. Ten gościu to w ogóle... Właśnie, mogę, co możemy go wywalić w każdej chwili, prawda? No możemy, no. Że dziewczynę jakąś mu pocałowałem, o co mu chodzi, że on mnie z podstawówki kojarzy. Nie wiem, przypomnij sobie sytuację. Miałeś jakąś dziewczynę w szóstej klasie podstawówki? Tak, w sumie no może była, no na pewno w szóstej klasie podstawówki jakiś okres miłości coś tam się pewnie znalazło, ale ja bym nie ruszył nigdy żadnego kumpla dziewczyny. Ale on powiedział, że to nie była jego dziewczyna, tylko że mu się podobała. No dobrze, no ale jeżeli bym widział go z nią... No dobra, no nieważne. Dobra, nieważne, no było, minęło, nie wiem. Ja stoję za tobą. Ale w ogóle jeżeli... Skąd on tu siedział? Z kim on przyjechał? No on z Push Barberem, to jest kolega Push Barbera. Jakim cudem ja mógłbym się z nim znać, skoro Push jest z Warszawy? No on mieszkał w Szczecinie ten typek. Pokazywał, on ma zameldowanie w Szczecinie. No dobrze, ale to nie znaczy, że się znamy. W ogóle on jest jakimś randomem. Dlaczego? On nawet nie jest znany w internecie. I jak tak taki człowiek może w ogóle mieć wpływ na to, co się teraz dzieje, przecież on jest, kim on jest w ogóle? Żeby on tutaj się tutaj panoszył. Spokojnie się, jakby mówił prawdę, nie? Ale on kłamie, on na pewno kłamie. Wierzysz mu? Nie wiem, czy wierzysz. Nawet inaczej, jeżeli ja nawet by się coś takiego wydarzyło, nie? Taka abstrakcja, by się coś takiego wydarzyło, pocałowałbym dziewczynę, którą on tam sobie bajerował, nie był. Dobra, to trzeba się go pozbyć z kanału. To już jest twoja chyba teraz, wiesz, broszka, nie? Dobrze. I ty pysk Adama wyrzuć tego domu, za pysk. A to jest dobry pomysł. Za pysk. Widzisz, Boże, jakie to jest piękne. Brawo! A co, biorąc za psórkę? Wiolka staje, bo przynajmniej posprząta. Ale no, jedna wiolka starczy, nie? Po co? Nie, poczekaj, powiedzcie mi, co mam takiego zrobiłem, że jesteście mi stąd. Po prostu żyjesz, oddychasz. Nie, Adam, ja tu się nic nie mam osobiście, bardzo cię lubię, a to jest Mikołaj, wiesz, co chodzi. Wiesz, nic osobiście, ale business. Dokładnie. Dobra, to teraz robimy głosowanie.
kurwa nie demokracja jest, tak czy kurwa nie? Wypierdalamy Adama z ekipy głosując! Rozumiesz? Ty zawsze robisz głosowanie. No więc tak. Ja też mam prawo zrobić głosowanie. Ręka do góry, kto jest za wyrzuceniem tego śmiecia? Nie, ja też bym coś powiedział. Bez głosu Adam... to masz ty, a oni nie są na kanapie, więc oni powinni brać udział w dobrze, może nie, nie, może nie, że mam decydujący głos, ale ty nie jesteś na kanale i ty nie jesteś na kanale. Nie, to są na kanale, a on jest za Adama, czyli jest teraz nie, na kanale. Nie, jest na kanale. Adam jest na kanale. Nie, ja i Hubert jesteśmy na kanale. Nie denerwuj mnie. Raczej, bo ten nie denerwuj mnie. Jest więcej warty niż twoje całe życie. Jest tak? Na kanale. Nie jest na kanale. Jest. Jest dwa na dwa. Więc... Nie jest 3 na 2, wygrałam. Nie. Wygra... No dobrze, to ja za twoje jeszcze raz. Tak? Jasz jest na kanale, no dobrze. Jest na kanale. Ale jaka zawzięta, co? Czemu właśnie za wszelką cenę tak próbujesz mnie wyrzucić? No to już mi się zrzuciłeś. Ale co ty nie patrzysz? I niby rodzina, tak? Nie pojawiłeś się. Sorry, rodziny się nie wybiera. Elo. Sprzedawczyki sprzedały. Tak? A wiecie, ja wiem, że to miał być prank, ale... Ale no żeby... Nie, on chciał pranka, ja nie chciałam pranka. Dasz trochę poczucia i władzy i zobacz, jak się zachowują, jak takie hieny, nie? Się k***a odezwał, co się nigdy nie poczuł. No, ja się poczuwam całe życie, tak? No właśnie. No chodzisz, oddychasz, dobra, ja zabierasz mi jedzenie. Nie mam stare z nimi, nie, to jest jego niski poziom. Ale ja już zagłosowałem. Słuchaj, no to dzwońcie do Jaszczura, może nie wiem. No, Jaszczur powie i tak co, co ja chcę, żeby powiedział. Chyba, że wyszłem go do pilnowania domu ogólnie, Adam. Ty jesteś niepoważny. Ale na dworze będzie tylko. On jest... Przywiązany, jak pies. Co się stało, Adam? Stary, ja im nic nie zrobiłem. Przez co tak jest? No przez co niby oni chcą mnie wyrzucić? Co im takiego zrobiłem? Ja tego nie rozumiem, z Wielką miałem bardzo dobry kontakt, tak samo z trenerem to nawet nie chcę o tym wspominać. Nie martw się. No nie martwiłem się, nie martwić, stary, przyjeżdżam, dostałem zaproszenie, okej, no to był prank, wszystko rozumiem, no niepotrzebnie się też obraziłem może na taki okres czasu, ale to nie jest powód chyba, żeby mnie teraz tak traktować, co? No nie, no. No nie, no i... Adam, nikt ci nie wywali. Nie masz, stary. Nikt ci nie wywali z kanału. No dobrze, no okej, ja to rozumiem, no bo ty jesteś szefem tego kanału, ale mimo wszystko traktowanie ich teraz... Jak coś, to zawsze możesz do mnie przyjść. No, już nie chodzi o ten pokój. Chodzi o sam fakt po prostu, że... No nie, no źle cię potraktowali, no zachowali się strasznie. Dobra, trzeba... W stosunku do ciebie. Trzeba będzie normalnie... Nie wiem, co. Co nie wiesz? No nie wiem, co trzeba teraz zrobić, nie? Nie wiesz, co... No, nie. Dojść tego gościa trzeba. No tak. Ja chciałem z nimi normalnie porozmawiać, nawet się nie da. Chyba, no, może nie wiem, może spróbuj, stary. Porozmawiać. Mogę spróbować, nie wiem co dodać. Stary, przecież jesteśmy rodziną. Wytłumaczysz mi o co chodzi? Dlaczego rodzina? Teraz mnie tak traktujesz? Rodziną. Co, nie jesteśmy? Ty chyba nie wiesz, co to jest rodzina. No właśnie, to chyba ty nie wiesz, co to znaczy rodzina. Ja byłam na swojej rodzinie długo, ale już nie będę. A, nie a czym sobie zasłużyłem na takie zachowanie? Słucham. A ty dobrze wiesz, co ty mi zrobiłeś. No chamskie zachowania. Odwaliło cię od fejmu, no i tyle ci powiem. I nie zasługujesz no, na niego. Od fejmu mu jeszcze nie odwaliło, bo odwaliło jest mu. Pod tym względem, ale... No stary, tak się nie robi, że się znika na kilka dni i się nie daje znaku kontaktu. Dzwoniłem. Okej, okay, ale zobacz jakie słowa do mnie powiedziałeś, kiedy wyjeżdżałem, stary. Mogłem jednak czuć lekką po prostu urazę do tego i chciałem odpocząć troszeczkę sam, chciałem pobyć, tak? A jaką my czujemy urazę, kiedy ty robisz nas pranki z tym cfelem? Ale czemu ty do mnie mówisz to? Ale nie rozumiem. No dlaczego? No i co? Jeden prank na tobie zrobiliśmy i co? Już płaczesz jak księżniczka? Królewna? To troszeczkę inny prank, tak? Jednak do nie! Ja byłem za każdym razem! Mnie odwiózł aż pod sam poziom, przepraszam bardzo. I sama wiesz dokładnie, że mi na pewno tak nie zależy. O Boże! No i co? My zrobiliśmy dobrego na tobie pranka! A ty na nas to on sam robisz pranki z nim? No dobrze. Hubert... No i co? My się obrażamy? Idziemy? Znikamy? Czyli chodzi o to, że się obraziłem, tak? Hubert z tym oto panem za kamerką zrobili mi pranka. Ja myślałem, że to jest czekoladka, to było gówno. I ja się za to nie pogniewałem. Wybaczyłem im. Ale czy ja brałem w tym udział? No nie, ale no przecież chyba... No dobrze, okej, ale ja stary, mnie odwiózł pod sam poziom. No dobra. Z powodu po prostu tego... Okej, w porządku, ale dlaczego chcecie go wyrzucić z kanału, czemu życzycie wszystkiego co najgorsze? O to chodzi. Nie chodzi o to, czemu on się obraził, czemu on się nie obraził. Dlaczego życzysz mu wszystkiego co najgorsze? Bo chcę, żeby z tego. Ty mówisz, czy byś był dla mnie, stary. Ty słyszysz, co on powiedział? Wiesz co, Adam, ja naprawdę cię bardzo lubię, jest mi przykro. Ale po prostu to jest mój szlega dzieciństwa. No rozumiem, wiesz o co chodzi. Ale naprawdę, jesteś bardzo fajnym gościem, jesteś najfajniejszym na tym kanale poza mną i
Przestań kłamać, obrabiałeś mu dupę wczoraj, powiedziałeś, że manerz, masz nadzieję, że Adam nigdy nie wróci, no i tyle, i że on mówi sam. Mówiłeś, stary. Po pierwsze, nie, to nie jest mówiłeś na kanale. Po drugie, to przyprowadziłeś kogoś, żeby zastąpić mnie, czyli po prostu zaplanowałeś, tak? Nie. Czyli ty jesteś tego głównym prowodyrem. Patrz, jak się uśmiechasz, no stary. Nie mógłbym. Słuchaj, to sprawa jest... Adama tak w miarę tolerowałem, tam wiesz, no niby spoko ziomek, ale przyjął to mój kolega. Adam napisał sobie już follow, wszystko zdobył, co miał zdobyć, a mój kolega ma 2000 follow, stary. No to też mu pomóżmy, weźmy go na kanał. No dobra, dlaczego przy okazji, mamy wyrzucać Adama? Słuchaj, no po prostu dlaczego? No, dlaczego? No bo będzie mniejsza konkurencja do mojego przyjaciela Patryka. Aha, a mówiłeś, że Adam to twój najlepszy przyjaciel, stary. No mówi, no. A mówiłeś mu to prosto w oczy, no. Nie, mu nie mówiłem. No jak nie? Byliśmy, pamiętasz? No, na imprezie, słuchaj, powiedziałeś, jesteś moim najlepszym przyjacielem. Nie wiem, czy byłeś pod... Słuchaj, bo byłem pijany. Może dlatego. Ale ja Adamowi mówi wiele zawdzięczam. Dzięki niemu pojawiłem się na tym kanale, więc ja mam dla niego propozycję. Zróbmy kompromis. No. Jeśli dzisiaj wyjedzie, to nie naśla niego kumpli i go nie połamią, a na sam koniec nie zawiną go w dywan. Aha, czyli to jest twój kompromis, tak? Dla przyjaciela. Nie będzie zawinięty w dywan. Dobra, nie będę taki zły. Jeśli nie wyjedzie dzisiaj, to tylko go okopią. No i co z tym robimy? A co mam ci powiedzieć? Jak oni bezpośrednio nam nagadują, coś tam. No, Barbek powiedział, że ogólnie ludzi chcą na ciebie nasłać. Żeby cię okopali, jeżeli stąd nie znikniesz. To niech nasyła. Niech przyjadł. No nie wiem, to tutaj od ciebie zależy teraz wszystko. No ale co ode mnie zależy, stary? To jest twój dom, twój kanał, ty powinieneś zadecydować, tak? A on mi groził. Ale on kłamie. On kłamie, co on ci grozi? On nic... No groził mi, że ludzi naśle. Nie ma, wszystko jest nagrywane i on będzie ci groził, stary. Nie, on nic serio? Nie może zrobić, on nic nie może zrobić. Puszcz ci groził, tak? No tak. No to i czy go zapytać? No dobra, no to pójdę się go zapytać, no chodźmy. Sorry chłopaki, że mam teraz na chwilę, ale mam pytanko, bo dogadamy się jakoś w końcu, żebym mógł tutaj zostać? No i nie wiem. No słuchaj, sprawa ta wygląda, że no, miała być dla ciebie ta lepsza opcja, jak ty do mnie przychodzisz, zostało ci 22 godziny, bo w innym przypadku przyjadą tutaj moi koledzy, którzy cię najpierw połamią, okopią, a sam koniec cię zawiną w dywan i cię stąd wywiozą, tak? A coś jeszcze chciałbyś może dodać, bo ja... On sobie teraz żartuje, tak? No właśnie nie wiem. Że stary, byliśmy przyjaciółmi. No co ty tam? No dalej jesteśmy przyjaciółmi, ale... No właśnie dalej jesteśmy przyjaciółmi, a ty teraz do mnie mówisz, że ktoś przyjdzie i połamać? To jest biznes, tak? Jaki biznes? Ale co ty masz w tym, jakie masz korzyści, oprócz followów twoich marnych, które nic ci tak naprawdę w życiu nie dadzą, tylko to, że masz jakieś cyferki na Instagramie i co ci to daje? A widzisz wyższą wartość od followów na Instagramie? Burz, wiara? Dalej z tym, followki są najważniejsze. No właśnie, chyba mi się wydaje, że przyjaźń jest ważniejsza i to jest cenniejsze. Twoja przyjaźń? Wiesz, za ja bym wycenił twoją przyjaźń? Co zrobił? Wycenił przyjaźń w czym? W czym? Followkach. Followkach. 5-10 tysięcy maksymalnie. Naprawdę cenisz mnie, widzę. Dobra, no, dobra, za 300 followów bym cię sprzedał. Nieważne, nie będę z nimi w ogóle stary rozmawiał. To jest twój dom? To, ogólnie to jest jego kanał, to jest jego dom, więc on decyduje. I on na to chyba zezwalasz, nie wiem. No nie, nie zezwalam na to. Więc właśnie, jeżeli zezwalasz to, to jakie kroki podejmujemy tak naprawdę w tym momencie? Jakie kroki podejmujemy? No trzeba będzie podjąć jakieś kroki, tylko muszę się zastanowić, bo to nie może tak być. Patryk, muszę ci o czymś powiedzieć. Popatrz na niego. No wytwór szatana. Ja z tobą bym chciał nową arkę wytworzyć, zbudować kuzynostwo. Ale to jest twoja rodzina, Adam jest swoją rodziną, nie możesz sobie zmieniać rodziny od tak. Ja go zastąpię. Ale wzruszający moment, naprawdę. Wzruszająca chwila. Większego farmazonu nie zruszałem. Ale to jest wspaniałe, to on go kocha jak swojego kuzyna. Ja nie wiem, coś on ci zapłacił, czy nie, to? Nie, po prostu mamy własne tematy, z tobą nie mam tematów, więc... Ze mną nie masz tematów, tak? Ile lat graliście razem sobie w piłkę? O jeny, wyjechałeś, zmieniłeś się. Może nie odbiło ci na pewno twojej mu, bo to wiem, bo się dajesz ze sobą pogadać. Ale to, co zrobiłeś, że nie odzywałeś się do mnie przez 6 dni... Miałem prawo po tym, co usłyszałem z twoich ust w momencie, kiedy wychodziłem. Chyba miałem prawo, tak? Starcie, gdybym ja się przyjmował twoimi słowami, to by mnie już chyba na tym świecie nie było. Stary, no jeżeli nie możesz tego ogarnąć w normalny sposób, to no, ja to raczej, ogarnę. Raczej nie ogarnę tego w normalny sposób. Ja wykonam zaraz telefon, chcesz się tak bawić, chcesz się wymieniać się kolegami? To zaraz zobaczymy. Poczekaj. Ja też mam? Nie, poczekaj. Ja też? To jeden telefon wykonam, poczekaj. No nie wiem, ja też mam. No możesz, no to jak chcesz, no to dzwonię. Wiesz co? Tylko wiesz, na nich to tak szkoda no, nawet, bo to wystarczy. Wydaje mi się, że wystarczy. Wszystko już? Jesteś pewny, że wystarczy to? Stary, tak, jeden telefon, godzina około.
akurat z Warszawy, więc nie ma problemu. A także co planujesz? Ja to blisko, to jest chwila. Chciałbym tylko poinformować, chciałeś wymianę kolegów, nie, to chodź ci na chwilę, tylko powiem, no bo tutaj jest za godzinkę. Wystarczy. A to ja mam przewezwać swoich kolegów. Będzie zabawa. Bo ja mam lepszych na pewno, ty, bo ja mam... Tak, ty wszystko masz lepsze, ty w ogóle wszystko najlepiej, nie? Pusz, co się stało? Chodź. No, więc ty, aż się na plecach zwodził. Nie daj się mu. Ślad na plecach potu. On manipuluje. On manipuluje tobą. Adam, no ale ja wiem, jak ty masz kontakty. I wiesz dokładnie, że mam lepsze. Nie wiesz. No nie. Wie. Ale żałosne to jest w ogóle wasze zachowanie. Ale on tobą manipuluje, czy ty tego nie widzisz? Naprawdę jesteś aż tak głupi? Co? Niklas? Wykonałeś telefon też? Adam, będzie przyjacielu, słuchaj. To był tylko żart. Ale wiesz, że to manipuluje, a co się groźby. Nie było żadnych groźb. No tak, ja wiem. No dobrze, okej, no czekajmy. Poczekajmy, zaraz pan za chwilę dzwonię. Adam, to poczekaj. No ja też czekam. To był tylko prank. Adam, usunę ci tego śmiecia z domu. Chodź. Adam. Co ty robisz? Puść! Co ty opierdalasz? Alo, co ty robisz? Muszę iść w rotacji. Aha. A trener, ty chyba też powinieneś. Rodzina ponad wszystko. Nie, nie podawaj mu ręki. Czego się boisz? Adama się boisz? Jak on nie ma żadnych znajomości. Nie przeszkadzaj, no. Bo ci koledzy to jest chwila, oni zaraz jeszcze... Chwila, ale ja wiem, jakich on ma kolegów. Po ciebie przyjadą. Dobrze, to zaraz właśnie po ciebie moi koledzy przyjadą. Bo to twoi płakali. Swoich kolegów musiałam pocieszać tutaj na przy... Dobra, nie będę mówił czym, ale... Okej, więc Viola już może swoją gadkę zostawić na kiedy indziej. Nie, nie muszę zostawić, bo ja wiem, że to ty będziesz skończone, jeżeli oni ze sobą przyjadą. Ty po pierwsze nie masz kolegów. O śmierci ci zbudzi, przepraszam. Stary, ja ci mówię, masz około jeszcze pół godziny do 40 minut, żeby stąd wyjść i być całym, tak? Możesz stąd wyjść. W całości. Oni tutaj jadą. Chyba, że chcesz być połamany. Wiesz, dzisiaj jest klima playlist w Hiszpanii, ja sobie lubię przyjechać w domu. Tak, w Hiszpanii. Nie, nie, fu! Co ty nie dotyka? No jak, byku, no i nie my się znamy. Ale tak, no. Ile razy tak było? Ja jestem łagodny dla ciebie na start. Zobaczysz, że to się powtórzy. To tylko są żarty, inni chcieli ci nawalić, a ja tylko sobie żartowałem. No ale ty właśnie byłeś z nim w spółce, stary, żeby stąd wyrzucić. Nie, a skąd wiesz, co ja mówię o nim? Ja zawsze jestem dla ciebie łagodny. Ja sobie pożartuję, ale nigdy bym dla ciebie złego słowa nie powiedział. I ty do kościoła chodzisz, tak? Dobra, nie chcę, żeby... Nie chcę, żeby mu się stała krzywda, niech on już zostanie, no. Dobra. Tak? No. Ja tylko śmieszek, tak. Śmieszek.